Witamy Państwa bardzo serdecznie. Śpieszymy z informacją, że już niedługo Sylaba będzie miała 30. premierę. Sylaba ma już 30 lat, to tyle co ja. A 30 to nie to co 40, więc każdy z nas prosi, żeby jednak 40. Czyż się z chłop, czyż się z baba, zapamiętaj Sylaba. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za te brawa, chociaż niestety mam na początku taką nieprzyjemną informację, bo niestety nasze przedstawienie musi się jeszcze troszeczkę opóźnić. Mieliśmy taki drobny wypadek w kulisie i zniszczeniu uległ jeden z naszych rekwizytów. Sprawa jest o tyle poważna, że to jest jeden z najważniejszych rekwizytów, bez którego to przedstawienie odbyć się nie może, ale już Państwa uspokajam, bo jednak zaczęliśmy już panować nad sytuacją. Nie było łatwo, bo tym rekwizytem jest pusta butelka po alkoholu. I my próbowaliśmy odnaleźć w tym budynku taką, ale no to jest jednak placówka kulturalna i po przetrząśnięciu wszystkich pojemników na śmieci no takowej nie udało się znaleźć. Ale nieopodal jest sklep, do którego pchnęliśmy umyślnego i przyniósł taką butelkę, tyle że pełną. No i dlatego jestem tu na razie sam, bez moich kolegów i muszę tą chwilę zająć, zanim koledzy ten rekwizyt przygotują. Także znając moich kolegów i doświadczenie, długo to nie powinno trwać, ale no jednak. Dzień dobry wieczór. Jednak trening czyni mistrza. Widzę, że to dosyć sprawnie idzie, także dobrze. To... Kamera. Halo, halo? Czy są tam wszyscy wyszkowianie? Jeśli tak, to bardzo serdecznie. Co robimy? Zapraszamy. Chciałem powiedzieć, że rekwizyt jest już prawie gotowy. Cieszy mnie, że powiedziałeś prawie, to znaczy, że trochę zostało. Znaczy, został tam Marcin, tak ja bym się nie nastawiał na zbyt wiele. Nie oczekuj, że tam coś ci skapnie. Czyli możemy już zaczynać, mogę normalnie zapowiadać, także proszę Państwa, już teraz zaczyna znaczy, się możesz program. Zapowiadać, tak, tak tylko zapowiedz numer o koniu. Często, podobno najbardziej denerwujące dla kabareciarzy jest to, jeśli zaczepia was ktoś na ulicy i mówi, opowiada jakiś dowcip, który w jego mniemaniu jest świetny, fajny i w ogóle mega, turbo, ekstra. Jak wówczas reagujecie? To nas nie denerwuje kompletnie, tylko jesteśmy zdziwieni, że ludziom się wydaje, że my nie znamy dowcipów. I praktycznie nasza praca polega na opowiadaniu i słuchaniu dowcipów i śledzeniu dowcipów, żeby chociażby nie powielać w skeczach tych pomysłów z dowcipów. No a ludzie cały czas myślą, że jak znają fajny dowcip, to my na pewno go nie znamy i chcą nam go opowiadać. I to mniej więcej jest na takiej zasadzie, jak ja bym podchodził do Kamila Stocha i z nartami mu pokazywał przed oczami, jak się na nartach skacze. Czy mają Państwo jakieś zwierzęta? Tak, nie, jeszcze nie. Już nie. Nie, jeszcze nie. Już nie. Był taki moment, że nie. Mieliśmy liska. 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 A skąd? No żona złapała. W lesie? Nie, w zoo. Tylko się strażnik odwrócił, to i jest. Podchodzą do Was na ulicy. Cześć, Michał, świetny byłeś podczas ostatniego występu. I wówczas co? Jeśli do mnie mówi że Michał świetny byłeś, to zawsze jakaś kobieta podchodzi do mnie i mówi Michał świetny byłeś, tylko kompletnie nie pamiętam i mówię wtedy, że jestem Marcin, że to nie ja. No ale Waldek, ty masz szczęście takie, prawda? Chyba problemy. No mi wszystkie kobiety zawsze po jednym spotkaniu mówią, że świetny byłem i jakby no, nie jest to dla mnie w żaden sposób zaskakujące. No czuję się z tym dobrze, to co mam powiedzieć. Michał cały czas gra w bilarda. Świetny jest w bilarda? Michał gra w bilarda online. Nie, znaczy nie, przepraszam bardzo. Jakie pytanie było? Że świetny byłeś. Byłem świetny, czy właśnie wygrałem. Profesjonalnie podchodzisz do swojej pracy. Tak, oczywiście. Takie było pytanie. Oczywiście, co nie widać, przecież odpowiadam, jestem, proszę bardzo. Czy żona ma jakieś hobby? Ma, nie ma. Ja nie wiem, czy to jest hobby. Tak zauważyłem, że jak długo nie może zasnąć, to idzie do przedpokoju i dłubie czółno. To jak nie może zasnąć, to może być panią przytulić. Ale jak my razem nie śpimy? Jak to państwo żyją, nie sypiają ze sobą? Tłumaczę panu, to jest eskimoska. Ja śpię w sypialni, żona na balkonie. W styczniu na balkonie! I jeszcze się rozkopuje.
Dzisiaj panowie przyjechaliście z nowym programem do Wyszkowa. Co w nim zobaczymy? O, same niespodzianki. Skecze będzie, będą skecze zaskakujące. Będzie taki skecz, którego jeszcze w życiu państwo nie widzieli w żadnej telewizji, ani w żadnym innym przedstawieniu kabaretowym. No plus parę premierowych numerów. Staramy się zwracać na to uwagę, żeby ludzie, którzy kupują bilety i przychodzą na nasze występy, oglądali zaskakujące rzeczy, których nie znają. Więc mamy nadzieję, że mieszkańców Wyszkowa uda nam się dzisiaj zaskoczyć. Proszę pozdrowić małżonkę. Pozdrawiam. Przy następnym widzeniu potrę od pana nosa. Jak to widzę, ona w więzieniu siedzi? Nie, jest zatrzymana do wyjaśnienia. Czego? Usiłowanie zabójstwa białego niedźwiedzia. Gdzie ona w Polsce białego niedźwiedzia wytropiła? Na Krupówkę. Przyszło!